pan prokurator Dariusz Barski powinien sam zrezygnować, ponieważ jego przełożony nie chce akurat z nim współpracować. I czy sądzi pan, że bez współpracy z prezydentem da się przez ten rok i 3 miesiące przywrócić ten ład konstytucyjny? Czy to jest po prostu niemożliwe i będziemy musieli czekać? No niestety chyba będziemy musieli czekać, ponieważ każde działania będą działaniami, które będą dyskredytowane przez prezydenta, który zresztą tego nie ukrywa. Jaka jest waga tego przestępstwa, którego mieli się zdaniem sądu dopuścić panowie Wąsik i Kamiński? To jest akurat taki klasyczny przykład najsurowszej kary, bo kogo można najbardziej surowo osądzić, jeżeli nie urzędujących wysokiej rangi, wysokiego szczebla funkcjonariuszy określonych służb, którzy tworzą bezprawnie prowokacje, tworząc fałszywe dokumenty, podżegają do popełnienia przestępstwa kogo? No, wicepremiera istniejącego rządu. Państwa gościem Janusz Kaczmarek, adwokat, były prokurator krajowy, były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, mamy bardzo trudną, skomplikowaną i właściwie chaotyczną, to też jak sądzę delikatnie rzecz ujmując, sytuację prawną. Czy my mamy dzisiaj w Polsce dualizm prawny, dwa porządki prawne, czy tylko jeden i próbę po prostu zbudowania alternatywnej rzeczywistości przez byłą partię rządzącą? Jak pan to widzi? No na pewno mamy do czynienia z sytuacją, w której no, niektóre instytucje ulegają pewnej obstrukcji, w szczególności przez kadrę kierowniczą. Patrzmy na ostatnie wydarzenia związane z prokuraturą krajową. Ale proszę zwrócić uwagę, tak generalnie rzecz biorąc, to ten taki nazwijmy bunt określany przez media prokuratorów, to raptem 20 paru funkcyjnych prokuratorów, którzy no, postanowili oprzeć się decyzji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, jednocześnie będącego prokuratorem generalnym, a pozostali prokuratorzy pracują. Pozostali prokuratorzy w ramach hierarchicznie podporządkowanej prokuratury wykonują swoje zadania, więc 99,9% prokuratorów pracuje no, na rzecz zwalczania przestępczości i w interesie osób pokrzywdzonych. Panie mecenasie, teraz tak, uporządkujmy sytuację i od ogółu do szczegółu, jeżeli pan pozwoli, przejdźmy. Najpierw chciałabym poprosić pana o ogólną ocenę decyzji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. On przekonuje oczywiście, że działa zgodnie z literą prawa. Wczoraj podczas rozmowy ze mną, pewnie panu znany, profesor Andrzej Rychard użył takiego bardzo obrazowego sformułowania, twierdząc, że zarówno minister Bodnar, jak i w ogóle rząd Donalda Tuska przy tych ostatnich wszystkich decyzjach dotyka granicy prawa, ale jej nie przekracza. Czy pan się zgadza z taką interpretacją? Tak, jak najbardziej zgadzam się z tą interpretacją. Zanim jednak przejdę na aspekty prawne, proszę zwrócić uwagę. Prokurator krajowy nie jest samodzielnym bytem. To jest jeden z zastępców prokuratora generalnego. Dzisiaj prokuratorem generalnym jest Adam Bodnar. Jeżeli Adam Bodnar nie chce współpracować z którym ze swoich zastępców, no to powiedzmy sobie szczerze, pan prokurator Dariusz Barski powinien sam zrezygnować, ponieważ jego przełożony nie chce akurat z nim współpracować. No więc powiedzmy, no taka bym powiedział pewnego rodzaju dżentelmeńsko, zwyczajowo pragmatyczno-zawodowa rzeczywistość powinna skłonić go do tej rezygnacji. Ale ponieważ prokurator krajowy dzisiaj jest pewnego rodzaju przedłużeniem wcześniejszej partii politycznej, która sprawowała władzę, w związku z powyższym wydaje mi się, że to nie są jego indywidualne decyzje. Natomiast w związku z powyższym pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar musiał poszukiwać innych rozwiązań prawnych i znalazł najprostsze, które jest oczywiste, ponieważ faktycznie w swoim czasie prokuratorzy, którzy byli w stanie spoczynku, mieli pewien okres czasu na powrót z tego stanu spoczynku. Mogli z niego skorzystać. To było na bazie nowej ustawy o prokuraturze w 2016 roku. I cóż, pan prokurator Barski wówczas
Nie wrócił. Wrócił natomiast na to stanowisko w 2022 roku bodajże. I w związku z powyższym tamten przepis miał charakter epizodyczny, a co za tym idzie, no w oparciu o ten przepis nie mógł wrócić. Czyli, panie, wejdę w słowo, przepraszam, czyli wrócił na podstawie nieobowiązujących już przepisów, tak? Czyli to była z gruntu źle w złym systemie podjęta decyzja. Tak, dosłownie. Ona mogła być podjęta zupełnie w oparciu o inne przepisy, ale nie w oparciu o ten, który pozwalał jak gdyby w sposób automatyczny wrócić do prokuratury krajowej. Każdy oczywiście będący w stanie spoczynku może i dzisiaj wrócić do prokuratury krajowej. Musi przejść określoną drogę, jeżeli oczywiście wcześniej był na tym stanowisku. Musi przejść określoną drogę i wówczas znalazłby się, że tak powiem, w szeregach tej prokuratury. Wykorzystano drogę w swoim czasie, która na dzień istnienia korzystania nie istniała. Stąd też decyzja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, któremu najprawdopodobniej zwrócono uwagę na ten stan prawny i wykorzystanie tej sytuacji. Czyli rozumiem, że tutaj wątpliwości pan nie ma, jeżeli chodzi o legalność podjętych działań przez ministra Bodnara. Ja zwrócę uwagę na sytuację, o której wiemy z mediów, że pan prokurator generalny Adam Bodnar dwukrotnie zwracał się do Dariusza Barskiego, by ten zrezygnował z tej funkcji, ponieważ nie chciał z nim współpracować. Tak jak zaznaczyłem, prokurator krajowy nie jest samodzielnym bytem. Jest jednym z zastępców prokuratora generalnego. Jeżeli prokurator generalny nie widzi go wśród swoich zastępców, no to cóż, no, należałoby samemu zrezygnować. Panie mecenasie, to teraz sprawa kolejna, bo pamiętamy dokładnie jak no, niedługi czas przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość według opozycji chciało zabetonować kwestię prokuratury krajowej, wprowadzając normalną ustawą przepis dający tak naprawdę pozakonstytucyjne prerogatywy prezydentowi. Proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę, ale ja to dokładnie tak czytam, no bo prerogatywy prezydenta są zapisane w Konstytucji. Zwykłą ustawą PiS wprowadził przepis, dzięki któremu prokurator krajowy może być odwołany tylko z podpisem prezydenta. Bo chciano, jak rozumiem, sprawy w prokuraturze krajowej załatwić. Czy to nie jest pozakonstytucyjne rozwiązanie tak naprawdę, pana zdaniem? W mojej ocenie ma pani tutaj słuszną rację. Jak najbardziej mamy do czynienia z taką sytuacją. Oczywiście poprzednia ekipa, no dlaczego to robiła? No chciała mieć cały czas wpływ na prokuraturę, na sprawy, które się tam toczą, na to, żeby nadawać im określony kierunek, na to, żeby mieć informacje z tych spraw. No to jest coś, co przydaje się do pełnienia władzy, jeżeli chce się wykorzystywać prokuraturę jako instrument do sprawowania tej władzy. A co za tym idzie, ten przepis został wprowadzony w sposób celowy, w sposób no taki, w którym zaplanowano tą sytuację, o której mamy do czynienia dzisiaj. Tyle, że słusznie pani podkreśla, że w Konstytucji wśród prerogatyw prezydenta nie ma takiego zapisu. No, nie dało się już zmienić Konstytucji, bo nie było na tyle większości konstytucyjnej. A zatem w ustawie zamieszczono pewne prerogatywy prezydenckie, których nie ma w Konstytucji. Jak najbardziej w mojej ocenie jest to niekonstytucyjne, tylko że kto miałby orzekać o tej niekonstytucyjności? No nie. Dzisiejszy Trybunał Konstytucyjny pani Julii Przyłębskiej, no raczej tego nie widzę. Ja i tak uważam, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar zachował się w sposób, no jak najbardziej bym powiedział, trafny, i taki, bym powiedział, kulturalny, bo w ustawie o prokuraturze są pewne narzędzia, które mógłby wykorzystać i no, w sposób, bym powiedział, bardziej drastyczny zadziałać w stosunku do prokuratora krajowego. O czym mówię? Otóż prokurator generalny ma możliwość delegowania prokuratorów prokuratury krajowej na pół roku, raz w roku. Prokuratorem prokuratury krajowej jest również prokurator krajowy, a zatem prokurator generalny, gdyby był bardziej, bym powiedział, dotkliwy w swoich działaniach, mógłby prokuratora krajowego delegować,
aczkolwiek ustawa mówi wyłącznie do jednostek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości są różnego rodzaju instytuty. Instytut związany z medycyną, z wypadkami, jest Krajowa Szkoła Sędziów i Prokuratorów, ale też jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości są zakłady karne, a zatem można byłoby, gdyby się było bardziej uszczypliwym i bardziej takim przebojowym albo wręcz no, mściwym, mściwym też, jakby powiedzieli niektórzy. Tak. Nie chciałem użyć tego słowa. Można byłoby prokuratora krajowego delegować do zakładu karnego. No, jest to droga, która jest przewidziana w ustawie. Są narzędzia. I proszę zwrócić uwagę, prokurator generalny zachowuje się w sposób elegancki. Najpierw prosi prokuratora krajowego, a gdy ten odmawia, okazuje się, że są drogi no, bardzo proste, związane z tymi przepisami, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Nie jest pan oczywiście członkiem w tej chwili władzy wykonawczej. No, niemniej, czy wyobraża pan sobie bycie członkiem rządu, który to rząd jest permanentnie i bardzo ostro krytykowany przez prezydenta, oskarżany o łamanie konstytucji, o wprowadzanie chaosu w władzie konstytucyjnym, o to, że nagina lub też łamie prawo, nieustannie się o tym mówi i że w związku z tym będą dalsze weta. Czy uważa pan, że da się w ten sposób rządzić i czy sądzi pan, że bez współpracy z prezydentem da się przez ten rok i 3 miesiące przywrócić ten ład konstytucyjny? Czy to jest po prostu niemożliwe i będziemy musieli czekać? No niestety chyba będziemy musieli czekać, ponieważ każde działania będą działaniami, które będą dyskredytowane przez prezydenta, który zresztą tego nie ukrywa, który zapowiedział, że no, owszem, współpraca, ale mam wrażenie, że tylko na jego warunkach. Zapowiedział też wetowanie niektórych ustaw. Mamy też Trybunał Konstytucyjny, co do którego niezawisłości mam no, wiele wątpliwości, jak sądzę wielu z nas. Ja mam w ogóle wrażenie, że no, jeżeli ktoś dzisiaj ma legitymację Prawa i Sprawiedliwości, to może uzyskać sobie jakikolwiek wyrok, jakiekolwiek orzeczenie w tym Trybunale. No i to jest rzecz, bym powiedział, niepojęta. A co za tym idzie, tak, faktycznie będziemy mieli okres trudny, okres no, tarć. No i po prostu trzeba przez to przetrwać. No takie są zapowiedzi. Pytanie tylko, jak cierpliwe będzie społeczeństwo i czy będzie cierpliwe, ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Wracając jeszcze do kwestii pana Barskiego i pana Ziobry. Czy pana zdaniem jest coś niestosownego w tym, że prokuratorem krajowym, zabetonowanym, jak stwierdziliśmy ustawą tuż przed wyborami przez Prawo i Sprawiedliwość, jest człowiek tak blisko prywatnie związany z byłym już ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą, bo wiemy o tym i o tym też mówił Dariusz Joński kilka minut temu, że Dariusz Barski jest ojcem chrzestnym dzieci Zbigniewa Ziobry, był świadkiem na jego ślubie i sam zresztą przyznał w wywiadzie, że są ze sobą bardzo blisko prywatnie związani. Czy to jest okej? Nie można sobie przerwać takich znajomości, jeżeli one były wcześniej. Wiadomo, natomiast no, no trzeba no, mieć twardą skórę i przede wszystkim nie poddać się pewnej linii politycznej, ponieważ no, co innego znajomość, a co innego wykorzystywanie tej znajomości, czy też tej przyjaźni. Tylko, że mamy do czynienia z sytuacją, w której no, prezes sądu jest przyjaciółką pana prezydenta i dzisiaj w wywiadzie o tym szeroko mówi. Julia Przyłębska jest odkryciem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i też jest przyjaciółką, odwiedzają się w domach. Dariusz Barski jest przyjacielem Zbigniewa Ziobro. Każdy dzięki tej przyjaźni coś uzyskał. I teraz istotą jest to, żeby nie być wdzięczny za to, co się uzyskało, tylko faktycznie, jeżeli to są relacje przyjacielskie, to żeby ich nie przenosić na grunt zawodowy, a to mam wrażenie, że w niektórych sytuacjach się dzieje.
No właśnie, a co z Trybunałem Konstytucyjnym, panie mecenasie? Bo tutaj też mamy jakiś taki nagły zwrot akcji, jakąś aktywizację sędziów Trybunału. Wiemy, że oni przez ostatnie miesiące praktycznie w ogóle nie pracowali, nie byli w stanie się zebrać, nie byli w stanie orzekać nawet w kwestiach, które wysyłał do nich prezydent Andrzej Duda. Teraz nagle mamy orzeczenie w sprawie niemożności postanowienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, co zresztą podobno ma spalić na panewce, bo podobno parę rzeczy Trybunał Konstytucyjny przeoczył. Mamy wczoraj to zabezpieczenie wydane przez Krystynę Pawłowicz właśnie w sprawie Dariusza Barskiego. Dzisiaj kolejny dzień aktywności Trybunału, tym razem w sprawie mediów publicznych. Czy Trybunał Konstytucyjny jest już kolejnym ostatecznie pana zdaniem wyłączonym bezpiecznikiem demokratycznego państwa prawa? To nie jest Trybunał Konstytucyjny w rozumieniu Konstytucji. To jest, jak wiele osób, już to się jak gdyby do języka polskiego, do pewnej nomenklatury politycznej zapisało, Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. To najlepiej oddaje wartość tego Trybunału. No proszę zwrócić uwagę, no przecież pani Krystyna Pawłowicz wydała postanowienie, które ma charakter postanowienia politycznego. Sama zresztą była kiedyś czynnym politykiem. W sposób, bym powiedział, bardzo jaskrawy, dobitny, prezentuje no, treści, które dla mnie są niesamowite, nie do przyjęcia na Twitterze. Wypowiada się w sposób jednoznaczny, a nie w sposób no, niezawisły, taki, którym można byłoby mieć na uwadze, że jest osobą bezstronną. A co za tym idzie, wszystko, co dzisiaj jest w Trybunale Konstytucyjnym, będzie nacechowane polityką. Tym bardziej, że przez wiele miesięcy ten Trybunał nie podejmował żadnych decyzji. Jest mnóstwo spraw, które tam zalega, a nagle w tej sprawie nastąpiło niesamowite przyspieszenie. Jeszcze dodam, pani sędzia Krystyna Pawłowicz akurat w tej sprawie na pewnym etapie jako polityk, jako poseł procedowała. W związku z powyższym w ogóle nie powinna w tej sprawie podejmować żadnych decyzji. To teraz pytanie, panie mecenasie, czy bez współpracy z prezydentem da się zmienić stan rzeczy w Trybunale Konstytucyjnym? Nie. No inaczej. Wszystko jest możliwe, tylko że te możliwości są coraz bardziej trudne i mogą no, być pewnym elementem i krytyki. Aczkolwiek no, nie chciałbym wypowiadać się, o co mam na myśli, żeby ktoś nie pomyślał, że chce siać jakąś destrukcję. Natomiast niewątpliwie cały ten stan, który dzisiaj mamy, bez tej takiej naturalnej korelacji, koabitacji, jest no, strasznie utrudniony. Panie mecenasie, ja jeszcze chciałabym cofnąć się do lat 2005-2007 teraz, jeżeli pan pozwoli. Pan w tym czasie był prokuratorem krajowym, był pan w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Co pan pamięta z afery gruntowej, nawiązując już i przechodząc dość płynnie do sprawy panów Wąsika i Kamińskiego? Też pamiętam. No, i dużo... I zarazem nie wszystkie szczegóły są mi znane. Ja na przykład niedawno dopiero czytam w oparciu o różnego rodzaju artykuły, które w jakiś sposób dotyczą stosowania tego programu Pegasus. Jak wiele wówczas, tego nawet nie miałem takiej pełnej świadomości, CBA w tej sprawie stworzono własnych dokumentów nieprawdziwych, jak wiele sfałszowano podpisów, no do tego funkcjonariusze CBA nie mieli najmniejszego prawa. Te niektóre zdania, które są cytowane z wyroku sądów, to są zdaniami, które no, przyprawiają prawników o dreszcze. No. A pana przyprawiają o dreszcze? Jaka jest waga tego przestępstwa, którego mieli się zdaniem sądu dopuścić panowie Wąsik i Kamiński? Pańskim zdaniem, wyłącznie pańskim zdaniem. No moim zdaniem to jest akurat taki klasyczny przykład najsurowszej kary, bo kogo można najbardziej surowo osądzić, jeżeli nie urzędujących wysokiej rangi, wysokiego szczebla funkcjonariuszy określonych służb, którzy tworzą
bezprawnie prowokacje, tworząc fałszywe dokumenty, podżegają do popełnienia przestępstwa kogo? No, wicepremiera istniejącego rządu. W związku z powyższym, no, to mamy do czynienia z sytuacją no, ekstremalną na najwyższych szczeblach władzy przy wykorzystywaniu służb, przy wykorzystywaniu narzędzi bezprawnych, przy fałszowaniu dokumentów. No to są rzeczy, które normalnie oglądamy w filmach sensacyjnych, bym powiedział, hollywoodzkich, a u nas to miało miejsce. Panie mecenasie, no to jak to jest? Zastanawia się pewnie wielu naszych widzów, że o osobach, które popełniły tak ciężkie przestępstwa, bo pan to bardzo obrazowo opisał, prezydent mówi, że to są ludzie krystalicznie czyści i że są więźniami politycznymi i że mamy w tej chwili dowód na to, że w Polsce łamana jest praworządność, bo posłów i bohaterów wsadza się do więzień. Ja przypomnę, że na bardzo symbolicznym w Warszawie miejscu, czyli na pomniku Armii Krajowej, zostały wyświetlone podobizny panów Wąsika i Kamińskiego i pan Kaczyński nie widzi w tym nic niestosownego, ponieważ twierdzi, że oni także są bohaterami narodowymi. No to wszystko jest w sposób nadwyraz pokazujący, że jak dalece w nasze życie weszła polityka. To jest sytuacja, w której po prostu no, dla celów politycznych chce się wykorzystać tą sprawę, pokazać ją w innym świetle, w innym zwierciadle, w krzywym zwierciadle. No, mamy do czynienia z wyrokiem pierwszej instancji. Mamy do czynienia z wyrokiem drugiej instancji, który potwierdził ten stan, który w sposób jednoznaczny wykazał, z czym się zderzyliśmy, z jakiego rodzaju typem przestępstw, gdzie dochodziło do prowokacji, gdzie dochodziło do fałszowania. Różnica jest tylko taka, że sąd drugiej instancji zmniejszył karę pozbawienia wolności, uznając między innymi również te cechy dotychczasowej pracy obu panów, bo ja w żaden sposób nie chcę przekreślać tej strony, w której oni walczyli z przestępczością, tej strony, w której, do której zostali powołani do zwalczania korupcji. Natomiast no niestety zdarzyło się to, co się wydarzyło i za to należy ponieść odpowiedzialność. Panie mecenasie, tylko pojawia się... W tym momencie to kreuje się bohaterów z osób, które no, tak de facto dopuściły się przestępstwa, za które zostali skazani. Panie mecenasie, tylko teraz wielu zadaje sobie pytanie, czy rzeczywiście Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński mają na swoim koncie jakieś naprawdę ewidentne, niepodważalne, bezdyskusyjne sukcesy związane chociażby z walką z korupcją? Pan sobie jakieś przypomina w tych ostatnich 8 latach? Tak. Jeżeli chodzi o te sukcesy medialne, tam gdzie w grę wchodziła polityka, to jestem zatrwożony tą ilością informacji, która do nas dociera w zakresie no, służby polityce i wykorzystywaniu narzędzi, które leżą po stronie służb do właśnie spraw politycznych. Natomiast jest, no, też o tym mieliśmy informację o wiele mniejszą, bo to są mniej chwytliwe sprawy, gdzie Centralne Biuro Antykorupcyjne no, pracowało. No, nie możemy powiedzieć, że była to służba, która nic nie robiła. Oczywiście większość funkcjonariuszy wykonywała, jestem to o tym głęboko przekonany, swoją pracę w zgodzie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa. Natomiast no, panowie Kamiński, Wąsik, no, co słychać i czytamy o tym, niestety mieli tą pokusę, dobrze, żeby wykorzystywać. O te sukcesy w walce z korupcją pytam nie bez przyczyny, dlatego że mamy taki no, bardzo znany ranking Nation in Transit i tam poziom korupcji w okresie rządów PiS, z tego rankingu wynika, wzrósł o 7 punktów w porównaniu z czasem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie było jeszcze u władzy. Jeżeli ktoś poda w wątpliwość, nie wiem, na przykład wiarygodność tego rankingu, no to służę kolejnym. Mamy Corruption Perception Index, prowadzony
sprawdzony przez Transparency International i tam wzrost poziomu korupcji odczuwalny społecznie jest jeszcze większy, bo wynosi 8 punktów. Stąd moje pytanie o sukcesy panów Wąsika i Kamińskiego w tej kwestii. Znaczy, może zostałem troszeczkę źle zrozumiany albo źle wypowiedziałem swoje myśli. To nie jest tak, że nie było nic w pracy tej służby. Te rankingi oczywiście są mi znane. Spadliśmy w sposób niesamowity w tych rankingach. Natomiast to nie było też tak, że ta służba nic nie robiła. Co nie znaczy, że ja w jakiś sposób usprawiedliwiam obu panów, bo jestem daleki od tego, wręcz odwrotnie, mogę tylko ich krytykować, ale z pewną dozą również tych elementów pozytywnych. Panie mecenasie, a czy pana zdaniem w ubiegłym tygodniu, kiedy Andrzej Duda, wiedząc już, że panowie Wąsik i Kamiński mają być odprowadzeni do zakładu karnego przez policję, ponieważ sami się tam nie udali, użyczając im komnat i pokojów w Pałacu Prezydenckim na trzecim piętrze, bo wiemy, że tam panowie mieli mieszkać przez kolejne dni, użyczając im terenu Pałacu Sejmowego do oświadczenia, które wygłosili dla mediów, czy to było tylko po prostu niestosowne, czy było to jednak jakieś naruszenie prawa? Na przykład przestępstwo poplecznictwa. Czy nie można tego stwierdzić? To nie była kwestia stosowności czy niestosowności. Prezydent miał określony plan. Prezydent w związku z powyższym zaczął go realizować. No i niestety w mojej ocenie należałoby się zastanowić, czy to jego zachowanie nie wypełnia znamion tego przestępstwa, którego pani powiedziała, zatem poplecznictwa, czyli ukrywania osób, które popełniły przestępstwo. Przestępców. No, z czym innym mamy tutaj do czynienia, jak właśnie nie z ukrywaniem? Oczywiście to jest przestępstwo o charakterze umyślnym, nie można jego popełnić nieumyślnie, no ale prezydent jest również prawnikiem, jest doktorem nauk prawnych, a w związku z powyższym miał pełną świadomość tego, co robi. Stąd też w mojej ocenie możemy mówić o wypełnieniu tych znamion. I ja mam nieodparte wrażenie, że to, parafrazując słowa pana prezydenta, w tym momencie policja uwolniła go od problemów pana Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika. Panie mecenasie, to jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj dla Super Expressu został przeprowadzony sondaż przez Instytut Polster, z którego to sondażu wynika, że 60% badanych, według mnie to jest bardzo dużo, zaskakująco dużo, 60% badanych chce, aby Kamiński i Wąsik odbyli w więzieniu całą karę. Jak pan skomentuje wyniki tego sondażu? Czy one są dla pana zaskakujące? 60% na tak, 25% uważa, że nie, 15% nie ma zdania. No bardzo bym powiedział obrazowy sondaż. To pokazuje jednak, że społeczeństwo po pierwsze domaga się, żeby kwestia wymiaru sprawiedliwości, kwestia tego, że mówi się o nieuchronnej karze, o tym, że każdy za swoje przestępstwo powinien odpowiadać, jednak się tego domaga. Sądzę też, że w jakiś sposób jest to wyraz pewnego rodzaju też niechęci do obu panów, pomijając te górnolotne słowa, które przed chwilą wypowiedziałem, a zatem tego, że dali się poznać jako osoby, które będąc bardzo zaangażowane politycznie, wykorzystywały służby do celów innych niż te, które są w ustawie. No to bardziej, że odpowiedź w tym sondażu. Wygląda na to, że sprawa będzie eskalować, bo wiemy, że dzisiaj już rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Wiemy, że w budynku Sejmu są już żony panów Wąsika i Kamińskiego. Wiemy, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mają ze sobą te, nazwijmy to umownie, transparenty z napisem Solidarni z Wąsikiem i z Kamińskim. Gdyby pan doradzał Adamowi Bodnarowi dzisiaj, jak ma postąpić w tej procedurze ułaskawieniowej, to co by pan poradził i czy nie uważa pan, że prezydent zastawił tutaj na Adama Bodnara bardzo sprytnie pewną pułapkę? Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że to jest celowe działanie prezydenta. Prezydent mógł podjąć tego dnia jednoosobową decyzję o ułaskawieniu
obu panów. Jednak zdecydował się uwikłać Adama Bodnara w tym zakresie i wysłać akta do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Jakbym doradzał, doradziłbym, ażeby pan minister nie wysyłał tej sprawy dalej, a w tym trybie mógłby wysłać i poczekać na opinię dwóch sądów, które wyrokowały w tej sprawie. Ja sądzę, że sądy by dały negatywną opinię, a w związku z powyższym radziłbym, żeby pan minister po tym, jak otrzymał te akta, odesłał je prezydentowi, przepis mu na to zezwala, i przerzucił, mówiąc kolokwialnie, piłeczkę na stronie pana prezydenta. No, ale odesłałby pan bez opinii, bez wydania opinii, tak jak poprosił prezydent? Odesłałbym bez opinii obydwu sądów. Jest taka możliwość i na miejscu pana ministra odesłałbym prezydentowi. Jeżeli chce ułaskawiać, to niech ułaskawia. Każdy dzień zwłoki w tej decyzji będzie obciążał prezydenta, ale to po jego stronie będzie ta decyzja. Jaką podejmie? Trudno powiedzieć, ale będzie musiał wówczas zdecydować się na konkret, a nie na to, że mówi, że utrzymuje poprzedni akt łaski w mocy, ale jednocześnie uruchamia procedurę przewidzianą w kodeksie postępowania karnego. No niestety to jedno z drugim się wyklucza. To jest raczej na poczet wypowiedzi i na poczet odwrócenia uwagi od siebie jako decydenta, który miał możliwość ułaskawienia, a tego nie zrobił. Chęci uwikłania w to ministra sprawiedliwości i mówienia, proszę spojrzeć, to jest ten zły, to jest ten, który nie podejmuje decyzji i który przetrzymuje, wracamy do początku naszej dyskusji, więźniów politycznych. Tak na marginesie, ja czytam wiele portali społecznościowych i tam są wypowiedzi żon, partnerek, osób, które były zatrzymywane, które były przetrzymywane w aresztach i za którymi to sprawami stali właśnie panowie Wąsik i Kamiński. I naprawdę wypowiedzi tych i wpisy tych żon, partnerek, które są tylko czytane przez użytkowników tych portali społecznościowych, są jednoznaczne w swojej wypowiedzi. Nas też skrzywdzono, ale nikt nie chciał nas wcześniej słuchać. Nigdy nie mieliśmy możliwości do tego, żeby być u prezydenta i przedstawić mu swoje racje. No i teraz takie pytanie podsumowujące w związku z tym, co pan powiedział, panie mecenasie. Czy my w naszym kraju mamy dzisiaj równość wobec prawa? Nie, nie mamy równości wobec prawa. Niestety są równi i równiejsi i niektóre przykłady, o których dzisiaj rozmawialiśmy, są tego dowodem. A jak pan przewiduje, kiedy tę sytuację uda się zmienić? Dobre pytanie. Trudna odpowiedź. Wydaje mi się, że czekają nas jeszcze, czeka nas jeszcze okres wielu rozterek prawnych i oby to tylko były rozterki prawne i oby to tylko były emocje prawne, a nie coś więcej. Przyłączam się do tej nadziei i tego apelu. Janusz Kaczmarek, adwokat, były prokurator krajowy, były szef MSWiA. Bardzo dziękuję, panie mecenasie, za to spotkanie. Do zobaczenia. Spokojnego na ile się dnia. Da, rzecz jasna, dnia. Dzięki.